Tego samego dnia, komenda policji. To skąd wzięłaś te narkotyki? Od tego gościa, który sprzedaje je w knajpie. A jak on się nazywa? Nie pamiętam. No a skąd miałaś na to pieniądze? Posłuchaj, wartość tych narkotyków to około 20 tysięcy złotych. Dostałam je w zastaw. W zastaw za co? To znaczy za nic. Dostałam je za nic, po prostu źle powiedziałam. Pół kilo amfy, tak? Nie kłamie. Powiedziałam, że potrzebuję 4000 złotych. On powiedział, że najszybciej dorobi się na amfetaminie, ale muszę sprzedać pół kilo. Powiedziałam, no dobrze, no i po prostu mi ją dał. A na co potrzebowałaś 4000 złotych? Myślałam, że jestem w ciąży i że będę potrzebowała na zabieg. Co takiego? Ale okazało się, że nie jestem. Dziecko, no proszę cię, nie kłam. Przecież widzę, że kłamiesz. Nie kłamie, to były moje narkotyki, a Tomek nie ma z tym nic wspólnego. Poznajesz tego faceta? Nie, a powinnam? No, to jest dealer, który sprzedaje narkotyki w knajpie i od którego rzekomo kupiłaś amfę, tak?